Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza rocznie ponad 200 milionów złotych na inwestycje związane z ochroną i renowacją zabytków. Kolejne miliardy na tego typu inwestycje popłyną z Polskiego Ładu. Na ochronę zabytków rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza rocznie ponad 200 milionów złotych. Inwestycje znacznie przewyższają wsparcie naszych poprzedników, którzy na renowację zabytków wydawali około 70 milionów złotych rocznie, mówił w Polskim Radiu 24 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Nieprawdopodobnie większe kwoty są jednostki, jak kościoły, czy w ogóle zabytki, obiekty, które żadnej dotacji nigdy nie skorzystały. Teraz korzystają trzeci raz. Odbudowa zabytków to kwestia państwa, które powinny pokazywać piękno ojczyzny. I będziemy bardzo mocno stawiać na to w nowym programie prawa i sprawiedliwości i w najbliższych latach bardzo mocno się skupimy na rewitalizacji. Wiele polskich zabytków na przestrzeni wieków zostało zniszczone, trzeba dbać o te, które przetrwały, wskazywał Waldemar Budz.